Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite Forza Horizon 4. Ostatnimi czasy przybyło bardzo dużo graczy nowych, nowicjuszy w Forza Horizon. Ja jestem ciekawy, jak mi pójdzie z tymi nowicjuszami w trybie Fortnite, a wy? Myślę, że pójdzie mi dobrze, no przeważnie idzie słabo, ale tryb Fortnite to jest taki tryb, w którym bardzo ciężko jest wygrać. Ci, co grają od samego początku Fordzy, to o tym wiedzą, ale ci, co nie wiedzą albo dopiero co pobrali grę, kupili czy dostali, to musicie wiedzieć, jak poznać po prostu nowicjusza. Zobaczcie sobie, tutaj wskazuję wam kursorem myszki, grał sobie na laptopie, fajnie, mogę sobie tutaj, wiecie, wszystko teraz cyk pokazywać, co i jak, nie? Patrzcie, tutaj macie poziom. Ja mam niby 90 poziom teraz, nie? Ale mam 3 gwiazdki. Za każdym razem, jak chyba dojdzie ci ten poziom do 300, to dostajesz jedną gwiazdkę, ale ten poziom kasuje ci się do zera, nie? I jak ktoś ma dużo tych gwiazdek tutaj, znaczy, że jest ultra doświadczonym graczem. Natomiast jeśli ktoś jest, nie ma tutaj żadnej gwiazdki, to jest najprawdopodobniej nowicjuszem, dlatego że poziomy w Forza Horizon zdobywa się bardzo prosto. Praktycznie przejedziesz jeden czy dwa wyścigi i już masz wbity poziom. Tak to tutaj działa. Wiecie co, ja sobie jeszcze muszę chyba hamulec nożny wyregulować, bo chciałbym martwą strefę mieć gdzieś na tym poziomie. Tak, zmniejszymy martwą strefę do, o, gdzieś 70 powinno być. Dobrze, zobaczmy teraz. O, teraz jest super. Czyli dociskam, bo ten mój hamulec nożny, on jest taki bardzo twardy i trzeba naprawdę mega, mega mocno wcisnąć, żeby zahamować na fulla, nie? Jakby, żeby, tak jak na padzie, klikasz cyk, nie? I od razu masz, wiesz, pełne zamknięcie. Tak tutaj naprawdę trzeba sporo siły przyłożyć, żeby zahamować do końca. W ogóle mam świetny pomysł na zabawę wchowanego w Forza Horizon dla nas. Naprawdę, mega, mega fajny pomysł wpadłem. Będziemy to robić w wielu graczy na trybie Fortnite. Na live'ach będziemy robić sobie zabawę wchowanego. Bardzo fajna sprawa, bardzo proste w sumie, bo nie będziemy się tam w żaden sposób zapraszać czy coś, tylko kto, komu się uda wbić, ten wbije, nie? Na tej zasadzie, bo z zapraszaniem to zawsze jest problem i będzie to polegać na tym, że ja sobie tutaj w programie streamującym zakryję minimapkę. W momencie, kiedy będę wybierał miejsce, gdzie będę chciał się pojawić, to wyłączę ekran, żeby nie było widać, gdzie jestem, i będę się chował, nie? I ktoś po prostu na zasadzie będzie widział jakiś tam obszar w grze, to na tej zasadzie będzie mnie gdzieś tam szukał. I ja będę się też chował, bo jak się w trybie Fortnite zatrzymasz w jednym miejscu i postoisz chwilę, to znikasz na minimapie i cię nie widać, nie? Więc ktoś będzie musiał odgadnąć, wiesz. To będzie naprawdę fajna zabawa, tylko że to trzeba zrobić po prostu na live'ie, nie? No bo jak na odcinku to ciężko będzie. Trzeba będzie zrobić na przykład z live'a taki odcinek z najlepszych momentów, jak ktoś mnie tam znajdzie. To może być naprawdę super sprawa. Mam jeszcze taki inny pomysł. O, właśnie, ale to chyba zrobię taki oddzielny odcinek, żeby to jakby zrobić dla was taki takie ogłoszenie związane z tym. Ale jeszcze chcę zrobić coś takiego, że jest tutaj tryb w Forza Horizon, nazywa się Super 7 bodajże, i na tym trybie można tworzyć swoje własne mapki. I te mapki to jest takie po prostu wyzwanie dla innych graczy, gdzie ty możesz sobie stworzyć jakąś tam, jakieś tam wyzwanie i inny gracz może je podjąć lub nie. I ja sobie pomyślałem, że wy będziecie tworzyć dla mnie takie wyzwania tutaj i moim zadaniem będzie przejść, wiecie, na kierownicy z tym całym sprzętem, będzie to przejście, to wasze wyzwanie, to wasze zadanie. Takie coś, pamiętacie, kiedyś było coś takiego, najgorsze wyzwania od widzów dla mnie? No to teraz zrobimy coś na zasadzie tego trybu Super 7. Co wy na to? A my zaczynamy sobie tryb Fortnite już i tak, szukam sobie miejscówki, szukam jakiegoś dropa. Dzisiaj bez jakichś specjalnych wyzwań, bez żadnych jakichś specjalnych... Ktoś tutaj już koło mnie się pojawił, cholera. Ja nie wiem, czy dobrze jadę, bo zawsze wjeżdżam sobie na tą górkę, żeby zobaczyć dookoła, czy jest jakiś dropik w pobliżu.
lubię strasznie tą górkę. A wiecie co, ja muszę poćwiczyć tryb Fortnite, bo będę miał mega, mega trudne wyzwanie do zrobienia. Słuchajcie, Asus dał mi wyzwanie, żebym wygrał tryb Fortnite Mini Cooperem na live'ie. Czujecie? Kurde, już przyjechał. Wyskoczył sobie, on mnie nie widzi, bo ja, widzicie, zniknąłem na mapce, mnie nie widać, nie? Ja tu jestem, ale mnie nie widać. Tam widzę, że jest jakiś dropik po lewej stronie daleko, to tam sobie pojedziemy. Tak, mam takie wyzwanie, żeby wygrać tryb Fortnite Mini Cooperem. Gdzie ten tryb? Jest ciężko wygrać nawet normalnie. I plus jeszcze na kierownicy, no to jest w ogóle jakiś kosmos. Ja nie wiem jak mam zrobić to. Ja będę to chyba robił, wiecie, do grudnia będę chyba to wyzwanie robił. To jest bardzo trudne. Ale z drugiej strony, jak wiecie już, do... bardzo dobrze i się często o tym przekonujemy na odcinkach z trybu Fortnite, Mini Cooper wcale takim złym samochodem nie jest i on może jechać nawet 200 km na godzinę i wcale się przy tym jakoś bardzo nie męczy. Tutaj coś, bo ktoś tutaj, jest tutaj Mini Cooper. Musimy zrobić jedynek Mini Cooper kontra Mini Cooper. Aż się zadławiłem, jak go zobaczyłem. W ogóle, nie wiem czy pamiętacie, dwa lata temu jak wyglądało moje pierwsze stanowisko z kierownicą, nie? To była tylko kierownica jakaś tam, byle jaka ta kierownica, nic tutaj nie było przerobione. A teraz jakieś, wiesz, tu 300 ekranów, jakieś LEDy, jakieś tutaj, wiesz, wskaźniki, jakieś liczniki. Telefony, nie? Wszystko się świeci, wszystko wybucha. No takie to, tak to stanowisko wyewoluowało, a to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Ja nie wiem, co tutaj się wydarzy. Ale jak chcecie, to poszukajcie sobie takich odcinków z 2019 roku, z września albo z października, z Forza Horizon, jak grałem na kierownicy albo w jakąś inną grę wyścigową, to zobaczycie, jak to stanowisko wyglądało wtedy. Macie taką bibliotekę, możecie się cofnąć w czasie, macie taką bibliotekę filmów na moim kanale, możecie się cofnąć w czasie, zobaczyć ludzka sprzed kilku lat. To jest w sumie ciekawe, bo ja sam siebie dokumentuję na przestrzeni, wiecie, całej mojej działalności na YouTubie. Sam siebie dokumentuję i mogę się cofnąć w czasie, zobaczyć, jak wyglądałem kiedyś, jak kiedyś mówiłem, jak kiedyś nagrywałem. To jest też ciekawe doświadczenie. Ścigam tutaj jakiegoś Mini Coopera i nie mogę go dogonić. Tak, dawno nie było pojedynku Coopa kontra Coopa. Ucieka, ale chyba go złapię. Chyba go złapię. Czemu on ucieka? Masz dobre auto, dawaj, ścigamy się. Coś nie mogę go podgonić. Tam się ściga. O, teraz go podgonię. Dobra, jak wygląda mapa? Okej, będziemy musieli. Patrz! Pojawił się drop. Ej, pierwszy raz tak się zdarzyło, że w momencie, kiedy sobie normalnie jadę, pojawia się przede mną znikąd. Pojawia się dosłownie dropik. Ej, mieliście kiedyś tak? Ja mam tak pierwszy raz. O kurczę. No i nie wiem, nie zrobimy chyba tego pojedynku Coopa kontra Coopa. Ale dzisiaj mam, słuchajcie, tajną broń. Zobaczcie, co ja tutaj wyciągam. To jest magiczna herbatka. Przepraszam, że kubek taki tutaj brudny czy coś. To jest od herbaty taki, wiesz, taki... O, czekaj, tam są jakieś dropy. No, jak to się nazywa? Osad, o, to chciałem powiedzieć. Czekaj, ktoś tu jedzie chyba ciągnikiem. Tam jest jakiś dropik daleko, jadę to zobaczyć. Ziombel jeździ tu ciągnikiem, zobacz. Co tutaj za samochód będziemy mieli? Ej, ziomek. Nissan GTR, weźmie tego Nissana GTR-a. Ciągnik chyba lepszy, chociaż Nissan GTR też jest spoko, nie? Tutaj ktoś do mnie jedzie. Będzie się chciał bić, czy nie? Piąty poziom miał, dawaj go. Ej, what? Nie wsteczny, kurde! Ja chyba wsteczny wbiłem przypadkowo. 3 km, dobra. Okej. Z Audicą się ścigam, szósty poziom Audi. Musimy chyba wjechać na asfalt najlepiej, nie? Audi się rozwaliło, stoi w miejscu z tyłu. Dobrze.
pojedziemy sobie tu. Audi jedzie na przełaj. Dobrze! Ej, wyzwał mnie na pojedynek, nie? Piąty poziom? Ja mam czwarty poziom, on ma chyba szósty, tak? Czy piąty? Nie no, ta Audica to chyba jest... chyba szósty, zaraz zobaczymy. Patrzcie, o ile... jaka jest przewaga, jak się asfalcikiem ciśnie. Ale nie zawsze się opłaca asfaltem, nie? I szóstetka, ale ten Mitsubishi jest wolny, kurczę, naprawdę. Cyk. I pyk. Jest. Udało się ładnie nacelować. Ekstra. Wiecie co, ja czekam na ten nowy samochód, na ten taki Batmobil. Oglądaliście odcinek z Batmobilem? To był taki wstępniak odcinek. My sobie ten samochód dokładnie obejrzymy. No, za dużego tutaj wyboru. Nie mam poziom piąty. Mogłem wybrać albo Audi, albo Audi. Nie. Ciekawy był ten drop, co mi się pojawił przed nosem. Fajne to było. A kogo my tu mamy? Co to tam jedzie? Co to, coś białego? Coś białego. Subaru. Myślę, że możemy spróbować. Ta Subarka powinna być mniej więcej podobnej... mieć podobne osiągi co moja Audica. Więc może się uda. Czekaj, ktoś tam sprzeciwka ciśnie. Jakiś tam dropik daleko widzę. Przy torach. Gdzie się będą ści... Zdupiaj ode mnie. O, shit, nie, tylko nie Bugatti. O co chodzi? Ej, Bugatti za mną ciśnie. Ja uciekam stąd. Sterillo tu jest. Uciekam, niech on bierze to Subaru. Patrz. Ucieknę. Dawaj, uciekaj, Audi. Ja się nie będę z Bugatti ścigał. Dawaj. Ej, czy oni się będą ścigać, czy nie? O co chodzi? Bugatti pojechało gdzieś indziej, ej. Ja uciekłem, to oni... Nie wiem, czy by... Chociaż fajnie by było wygrać Bugatti, nie? Z drugiej strony można by było się ścignąć. Tylko, że tu jest taki problem, że tu jest wygodnie dla Bugatti. O, dawaj tego. Bowler! Gdzie jedziemy, Bowler? O kurde, niedobrze. Same przełajówki. Niezbyt dobrze, Bowlerek jest dobry. Niezbyt dobrze dla mnie oczywiście, ale nie poddajemy się. Audica nawet całkiem ładnie przyspieszyła. I przez las będziemy jechać, zdaje się. Tak, przez las, bo tu już 800 metrów. Dawaj, Audi. Audi, nie bądź Gaudi. Redukcja. Jedzie za mną ten bowler. Ja cisnę gaz do końca, ale mam świadomość, że to jest, kurczę, las! Czekaj, bo to tu! O nie! Bowler się rozwalił! O nie, zawracaj, Audi! Audi! Gaz! Nie! Nie wiem, kto wygrał! Ej, co się stało? Jak ja z tym Audi, tam w ogóle jakoś było tak, że ja dwójkę wcisnąłem, wrzuciłem i Audi zmuliło. Ja myślałem, że uda się jeszcze... Z jedynki sobie tak ruszyłem, zawróciłem, z jedynki ruszyłem i teraz dwójka i ta dwójka chyba zmuliła tą Audicę. Nie wiem, kurczę, ale słabo. Ale przynajmniej szósty poziom od razu na starcie, także bardzo fajnie i widzimy, jedzie w moją stronę jakiś gracz, oby nie Mini Cooper. Oby coś fajnego do ścigania się. Strasznie mi się podoba ta Subarka. O, fajnie. Chodź, idziemy. Rudy Lisek. Siemaneczko, Rudy Lisek. Dawaj, jedziemy na pojedynek. Pokaż na co ci stać. Dawaj, gościu. Rudy Lisek, fajny nick w ogóle. Ciśnie czy nie ciśnie? Tu jakiś dropik, co to jest? Ale też szósty poziom, nie? Uwaga. O nie, dawaj na koła. Dobrze, udało się na koła wstać. Jakbym spadł na dach, czy na bok, to już koniec. To on by mógł wygrać ten pojedynek. Znaczy dalej może, ale wiesz, my się nie poddajemy. Okej.
Półtora kilometra, 44 graczy zostało jeszcze. W miejsce gdzie... Czemu on jedzie na przełaj? Tu asfaltem, ziombel! On mnie nie słyszy, wiem, ale i tak się do niego drę. Tu będzie trzeba chyba gdzieś zjechać w las. Gdzieś tutaj, nie? Zjedziemy sobie, hop. Ja wam przypominam, ja mam tutaj turbo nitro, więc w takich krytycznych momentach, jak będzie mnie Bugatti gonić czy coś, tutaj mam nitro. I wtedy... Dosłownie tak. Audi RS6, dzień dobry. Ktoś tutaj do mnie podjeżdża już. Zapytać się, jak tam się czuję. A ja się czuję fajnie w nowej Audicy. Zapraszam pana do zabawy. Gdzie on pojechał? A to Mini Cooper, to nie. A ten co? Drugi poziom, to też nie. Siema, ziombel. Chce się ścigać, czy nie? Pojechał w drugą stronę. Wiesz tego Mini Coopera, chłopie. Dla mnie to żadne ściganie z takim niskim poziomem. Ja tu się muszę na, wiesz, na niedzielę szykować. W niedzielę, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, to czeka właśnie na niedzielę, kiedy będzie ten taki, będzie to takie wyzwanie, gdzie ja będę musiał wygrać mecz Mini Coopera, jakby, wiesz, schować się Mini Cooperem, przeczekać cały mecz, spoko, ale ten ostateczny pojedynek, gdzie na końcu ludzie mają Bugatti, jakieś tam hardkorowe auta, to jest wyczyn wygrać, gdzie prędkość maksymalna twojego samochodu wynosi 200 km na godzinę, a taki Bugatti może 400 na przykład cisnąć, nie? To jest takie trochę przerażające, bo zdaję sobie sprawę, jak długo będę musiał ten pojedynek cisnąć. Naprawdę będzie trzeba się wykazać takimi umiejętnościami planowania pojedynku jakby każdego, albo w ogóle nie brać udziału w pojedynku. Nie wiem, kurczę, jak to zrobię. Czy ukrywać się przez cały mecz, czy atakować, czy walczyć? Nie mam pojęcia, no. Nie no, walkę to może zostawmy sobie właśnie na teraz i ćwiczmy, wiesz, taktyki różne. A jak będę grał Mini Cooperem, to może gdzieś tam po prostu będę unikał tych walk, nie? Bo to chyba na tym będzie polegać. Tam ktoś jedzie jakimś samochodem, spróbuję go dogonić. Ta Audica mi tu podskakuje na nierównościach, kierownica mi ucieka za każdym razem, jak wjadę w jakiś dołek. Co to tutaj? Czwarty, no dobra, no już niech będzie. O rany, Golf, tak? Jedziemy, Golf. No już ile można czekać na jakiś pojedynek, a ja chcę zmienić tą Audicę na coś innego. Słyszeliście w ogóle, co Audi ostatnio powiedziało? W sensie marka Audi, że nie planują dalej rozwijać silników spalinowych i będą cisnąć w elektryki. What? Kosmos, nie? Zwłaszcza, że Audi pracowało nad specjalnym paliwem. Jakby mieli specjalną taką rafinerię, gdzie uprawiali paliwo takie, po prostu, które można wytworzyć, nie? Bo obecnie paliwa wykopujemy z ziemi, nie? Wszystkie te ropę i potem ropę przetwarzamy na diesla i na benzynę, nie? No to wszystko idzie z ziemi, a Audi miał jakiś taki system, który tworzył po prostu chyba olej napędowy. I ja nie wiem, to oni chyba zaprzestaną produkować tego oleju napędowego. Na to wygląda. Nie wiem, czy czytaliście o tym, ale to jest bardzo ciekawe. I teraz oni powiedzieli, że my nie będziemy już kontynuować, jakby ulepszać silników spalinowych naszych. My się skupiamy teraz na samochodach elektrycznych. No, niedawno wypuścili nowe Audi e-tron. Dobrze mówię? Taki sedan jakby, ale no bardzo drogie auto, kogo będzie na to stać, nie? No nie wiem jak to będzie z tymi samochodami spalinowymi, ale chyba powoli się kończą, co? Trzeba się nimi nacieszyć, póki są. O, tutaj mamy jakichś typków, dwóch się wyzwało już na pojedynek i trzeci jedzie w moją stronę, sup homie? Jak ucieka. Dobra, ale to jest alfa i mamy... O nie! Ma przewagę dużą. O rany, może być ciężko. Dobra, 1,7 km. Jaka taktyka, moi drodzy? Taktyka taka, że gaz do końca i jedziemy, nie? Muszę dogonić tą alfę, ona jest lepsza na offroady. Ta
Dawaj, dawaj mały, jedź, jedź. Jedź. Jedź i traf tam gdzie trzeba, proszę cię. O nie, dachem, bokiem. Nie wiem jak, ale jedź do tego celu. Dojechała czy nie? Nie trafiła. Nie! Nie lubię tego SLS-a, za każdym razem jak go mam to przegrywam. On jest strasznie ciężki na offroady. Nim jedynie można by było wygrać jakbyś był gdzieś w okolicy centrum Horizon albo gdzieś w okolicy jeziora, gdzie mamy tą taką długą prostą i możemy trzymać się asfaltu, ale tutaj no ciężko. Także słuchać spalinowy ryk silników Audi będziemy mogli niedługo tylko i wyłącznie w Fordzie Horizon albo w ogóle w jakiejś grze wyścigowej. Jak wy się na to zapatrujecie? Fantastyczna Audi R8 z V10. Kurczę, taka V10 jak w Lambo Huracanie. I co, będziemy słuchać tych dźwięków tylko i wyłącznie w grach? Już na żywo? Słabo będzie niedługo. Nie no, na pewno tych samochodów tyle jest naprodukowanych, spalinowych, że jeszcze przez długi czas na pewno będą entuzjaści, którzy będą się tymi samochodami zajmować i je gdzieś tam mieć w swoim garażu. A też myślę, że ceny paliw po prostu będą na tyle wysokie, że nie każdy będzie chciał tymi samochodami spalinowymi jeździć, nie? Ale to myślę, że dopiero gdzieś tak za 10-15 lat. To chyba jeszcze nie teraz, bo te paliwa kopalne mają się skończyć jakoś za 50 lat. O, patrzcie, na samym starcie Gulfa mam z czwartego, no to nieźle, nieźle. Ten Gulf jest dobry, żeśmy nim nawygrywali dużo. Te samochody na końcu, mimo że masz tam ósmy poziom czy coś, je łatwo pokonać samochodami z szóstego poziomu, jeśli masz samochód offroadowy, nie? I oczywiście kawałek offroadu przed sobą. Nawet Bugatti. Jak zobaczę gdzieś Bugatti, a będę miał taki szósty, piąty poziom samochodu, to wyzwę to Bugatti na pojedynek, jak będziemy gdzieś tam przez offroady. No, dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że miałem Audi z szóstego poziomu, nie? I koło mnie jechało jakieś Bugatti. Tylko że tam było dużo asfaltu, ale Bugatti jest trudne do opanowania. Przynajmniej dla mnie na kierownicy, jak ktoś gra na padzie to może jest lepiej. Ale i tak te samochody wyskakują gdzieś tam na tych, wiesz, offroadach, na tych takich drobnych wyskokach, jakichś nierównościach. I naprawdę ciężko jest jakoś ten samochód ogarnąć i jechać tam gdzie ty chcesz, nie? A nie tam gdzie on chce albo tam gdzie grawitacja chce. O, tutaj kogoś dogoniłem. Co to tam? Chyba też Golf jakiś, ale starszy? Nie mam pojęcia co tu tam jedzie. Jedziemy zobaczyć go. Tak widziałem, że jakoś dziwnie jechał, jakby dopiero co Fordę zainstalował. Ty, to jest czwórka Golf. I co on wziął? Jakiś... Poważnie zamienił Golfa na Lancie? Dobra, poczekamy tu na niego. Sup, homie? Gdzie jedziemy? Dawaj! No i co z nim? Aha, on jedzie przełajowo. No to dopiero chyba grę zainstalował. A, nauczy się jeszcze, się nauczy, no. Lecimy Golfino! Redukcja piąteczka. Tutaj mamy jakiegoś dropiczka. Co to może być? Ej, same słabe. Ronie w drzewo! Dawaj Gulfa, Gulfa dawaj. Ja wam powiem, że ten Golf jest szybszy od tego Audi, co miałem wcześniej. Na piątym poziomie chyba było to Audi, co z Bowlerem przegrałem, pamiętacie, nie? No, to ten Golf chyba szybszy jest, lepszy. Tak mi się wydaje, dziwne, te poziomy powinny być inaczej zrobione. Whee! Jest, dojechaliśmy. A tutaj raczej nie ma rewelacji. Wydaje mi się, że to mógł być jakiś gracz steamowy. Jakiś totalny nowicjusz, nie? O, proszę bardzo, rebela mamy. Dobra, ktoś tu za mną ciśnie. Jedziemy w stronę strefy, także ja już zacznę się obracać. Niech mnie wyzywa na ten pojedynek i go. Oj, to chyba nie jest wcale taki zły gracz. Gallardo, dawaj go. Lecimy Gallardo, dawaj. O kurczę, kilometr. Nie damy mu, nie damy mu, nie damy mu. Walczymy, walczymy masą. Kurde, Gallardo szybsze. Tutaj będziemy mieli trochę hopek. Może jeszcze się uda, ale fajny pojedynek. Gallardo trochę poleciało, o nie. O
nie! Dobry jakiś gracz był, bo się ustawił na skraju strefy. Patrz, uderzył! Poważnie? Ej, on chyba nie trafił! O, jednak trafił, ale przed samym tym! Przed całą metą! O rany! Myślałem, że mi się uda, że tak uderzy ten samochód i tak wiesz, na bok, nie? Bardzo, bardzo fajnie. Fajny byłby pojedyneczek, gdybym jednak wygrał, ale musiałbym mieć troszeczkę więcej dystansu, żeby z nim powalczyć. Ale widzieliście tą masę, nie? Ten Ram go tak fajnie spychał na bok. I jakbym go tak zepchnął gdzieś na jakieś drzewo czy coś, miałbym naprawdę duże szanse wygrać. Ale i tak ten samochód, ten trafik pod sam koniec, no bo perfekcyjnie, perfekcyjnie. No szkoda, że mu się udało, mimo to pojedynek bardzo, bardzo fajny. No dzisiaj wyjątkowo bez żadnej wygranej, niestety, ale i tak się zdarza. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z trybu Fortnite. Był bardzo fajny odcineczek dzisiaj, kilka bardzo fajnych naprawdę pojedyneczków, które strasznie lubię na tym trybie. Ach, świetne są te różne taktyki, które można tu zastosować, a najbardziej satysfakcjonujące momenty są wtedy, kiedy wygrywasz gorszym samochodem z lepszym samochodem, nie? To jest najfajniejsze uczucie, że możesz, wiesz, czystym jakimś tam doświadczeniem po prostu kogoś pokonać. Czystym jakąś tam po prostu, wykorzystując jakąś taktykę, możesz kogoś rozwalić. To jest ekstra. A ja ma... Co? Bieg mi się sam zmienił. Ale dziwne. Ja nie klikałem. O, dziwna sprawa. Dobra, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z trybu Fortnite z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Hejas!